Sandal. Nie spieszą się Norwegowie. Trudno się im dziwić. Czas jest na ich korzyść. Kvetten. Ostrzej, ostrzej w obronie, panowie. I piłka dla Polski. Jurecki. Wlekla. Jurecki. Jurasik. Bramka. Świetnie przeprowadziliśmy tą akcję. Sandal. Sandal. Kvetten. Uważajmy. Kvetten. Dobrze pokryty Lücke. 50 sekund do końca. Broni Sławomir Szmal. Gramy w ataku. Mariusz Jurasik. Mariusz Jurasik przeprowadza piłkę przez połowę. Jurasik. Gliński remis po 30. I teraz zdobyć tą piłkę i przeprowadzić akcję meczu. Ojej, 30 sekund do końca. Oczywiście teraz musimy wyjść wysoko w obronie. Musimy walczyć o przechwycenie piłki. Po 30. 20 sekund. 20 sekund. Norwegia! Sławomir Szmal, wolny dla Norwegii. Sędziowie sygnalizują, aby zatrzymać czas. Coś się dzieje, coś się dzieje. O rany, teraz przechwycić jedną, jedyną piłkę, drodzy Państwo. O przerwę poprosił trener Norwegii. Ależ emocje. 14 sekund. 14 sekund. Rzućmy się teraz na piłkę. Bogdan Pęta. 7 zawodnika mają 15 sekund. Przerywać i mamy pustą bramkę. Tylko spokojnie, mamy dużo czasu. Dawaj, wolimy. Już wszystko Bogdan Pęta ustawił. I zobaczymy, jak zagrają. Na pewno długo, dokładnie. Tracą piłkę, atak, pusta bramka, gol, gol, 31 do 30 dla Polski, 4 sekundy do końca, drodzy Państwo, jedna, wygrywamy, 31 do 30 i my jesteśmy w półfinale, ależ fantastycznie to się zakończyło dla tych kapitalnych facetów, dla naszych reprezentantów, Polska, Polska, Polska! Był taki moment, że o rany, ten optymizm ulatywał z nas, ale niesamowicie zakończył się ten mecz dla naszej reprezentacji. Gramy w półfinale. Jesteśmy wśród czterech najlepszych zespołów świata. Od pamiętnego meczu Polska-Norwegia minęło już kilka lat. My dziś spotykamy się z Arturem Siódmiakiem w jego rezydencji. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Jak wspomina pan tamten mecz? To był prawdziwy horror, ale do ostatnich minut wierzyliśmy, że uda nam się zwyciężyć. Końcówka meczu, wielkie emocje. Jak to się stało, że ta ostatnia bramka padła. Przechwyciliśmy piłkę i myślałem tylko o zdobyciu tej kluczowej bramki, która dała nam awans do półfinału. Co chciałby pan na koniec powiedzieć? Dziękuję wszystkim kibicom, którzy do końca w nas wierzyli i trzymali za nas kciuki. Dziękuję bardzo serdecznie.